Cześć kochani. Dzisiaj, czyli kiedy to oglądacie, jest 13 grudnia. Oficjalnie zostało 11 dni do świąt. Dlatego kontynuujemy tworzenie wzorów o tej tematyce. Po reniferku przyszedł czas na dziadka do orzechów. A serio, to ja nie wiem, skąd się ten dziadek do orzechów wziął. W sensie tak do świąt czemu pasuje, bo się je orzeszki. I bo, nie wiem, historia w dziadku do orzechów dzieje się w święta? Nagrywa się. Z wielką chęcią dowiem się od was, jakie są wasze typy wzorów świątecznych lub związanych z zimą. I kochani, oczywiście bardzo, bardzo gorąco wam dziękuję, że tak licznie wzięliście udział w moim rozdaniu. Przeszło to moje najśmielsze oczekiwania. Napisaliście oprócz wymaganego chcę prezent mnóstwo bardzo miłych i ciepłych słów. Było mi z tego powodu bardzo miło. Dziękuję. Za chwilę zaczniemy tutorial, a jeśli chcecie się dowiedzieć, do kogo trafi prezent z ostatniego rozdania, zostańcie do samego końca. A prezentem są produkty Sencho Color i dwie paletki farb Party Explosion. Jeśli podoba ci się ta charakteryzacja i ogólnie to, co robię, będzie mi bardzo miło, jeśli dasz łapkę w górę i subskrybujesz mój kanał. Zacznę już od buzi potraktowanej podkładem, żeby było szybciej. Następnie stałą w repertuarze paletką do konturowania z NYXa konturuję policzki tak, aby były takie bardziej odstające, podkreślone, trochę jak u pacynki. Będzie to wyglądać na początku trochę śmiesznie. W tym momencie znowu nastąpiła awaria lampek, więc musiałam je przeorganizować troszeczkę. Kontynuuję konturowanie. Oczywiście traktuję też bronzerem troszeczkę czoło. Podkreślam dalej policzki. Biorę mniejszy pędzelek i ciemniejszy brąz. I to wgłębienie podkreślam jeszcze bardziej. Zmieniam pędzelek na bardziej miękki i dolną krawędź dobrze rozcieram. Nos konturuję dosyć ostro, na kanciasto, żeby nawiązywał do takiego kawałka drewna wklejonego jako nos, który możemy zauważyć u prawdziwego dziadka do orzechów. Następnie przechodzę do wyraźnych i karykaturalnych rumieńców. Do tego posłuży mi cień z NYXa. Najpierw robię spory, dobrze roztarty rumieniec, a potem będę stopniowo budować tą czerwień, tak żeby na samym środku było faktycznie czerwone kółeczko, ale dobrze roztarte mimo wszystko dookoła. Jeszcze troszeczkę na nos. Następnie wąs. Ja zdecydowałam się na czarny wąs. Wiem, że w dziadkach do orzechów są dwie wersje. Jedna ma białą brodę i białego wąsa, a druga zazwyczaj białą brodę i czarnego wąsa. Ja wybrałam właśnie te. Dodaję też trochę białego refleksu, żeby wąs wydawał się lekko wypukły. I przechodzę do malowania zębów. Całą tą część przy ustach, łącznie z wąsami, no i oczywiście całe ubranie, malowałam farbami wodnymi. Były to zarówno Diamond FX i Party Explosion.
Oczywiście obowiązkowo muszę trochę zęby i usta troszeczkę wycieniować, żeby nie były takie płaskie. Brwi w tym przypadku to sprawa dosyć prosta, po prostu czarna farba i pędzel. Cały myk polegał na tym, że starałam się odwzorować charakterystyczny kształt brwi takiego tradycyjnego drewnianego dziadka do orzechów. Oczywiście adaptując go do mojej twarzy. Makijaż oczu zaczynam od ich lekkiego powiększenia. Białą kredką z NYX-a podkreślam linię wodną i nieco poniżej. Następnie pod tym białym obszarem maluję kreskę żelowym eyelinerem. Potem także tym samym eyelinerem maluję kreskę na górnej powiece, właściwie zamalowuję całą ruchomą powiekę. Następnie na nią nakładam czarny cień do powiek, który potem dobrze rozcieram, dodatkowo jeszcze dokładając trochę brązu w miejscu blendowania. Dolną linię tono malowaną eyelinerem również delikatnie rozcieram. Oczy mają być mega okrągłe i powiększone i właśnie takie są. No i teraz moja ulubiona część każdego tutorialu, czyli malowanie ubrania. W tym przypadku będzie to czerwono-żółty albo czerwono-złoty mundurek. Najpierw oczywiście farbą wodną maluję wszystkie żółte elementy, czerwone będę malować w drugiej kolejności, żeby się nie pomieszały. Czerwoną farbą najpierw precyzyjnie, dosyć wolno otaczam wszystkie elementy żółte. Tam, gdzie zostaną mi większe obszary do zamalowania, zamalowuję pędzlem kabuki, albo może to też być kombeczka oczywiście. Teraz na te żółte elementy nałożę złotą farbę. Na większe fragmenty, czyli kołnierz i na ramienniki, nałożę gąbeczką, a detale potraktuję pędzelkiem. Moim ulubionym elementem tego namalowanego munduru są właśnie zwisające frędzelki. Bardzo prostymi środkami można tu uzyskać naprawdę bardzo fajny efekt. Teraz oczywiście trzeba dodać cienie, żeby mundur wydawał się realistyczny. Białą, tłustą farbką dodaję jeszcze delikatne, rozproszone światło, gdzieniegdzie. I na tym kończę malowanie munduru. Ostatnimi elementami są broda i włosy. Idealne do tego będą takie oto włoski. Dostaniecie je na makeup.pl i są to crepe hair w kolorze białym. Przypomniało mi się, że jeszcze musi być widoczne miejsce, w którym otwiera się dolna szczęka. Włoski muszę dobrze rozpleść z tego warkoczyka i rozdzielić, a przyklejam je do brody na mastix. Na koniec jeszcze lekko je uformowałam i spryskałam lakierem. Dwie partie tych samych włosów doczepiłam jeszcze wsuwkami do moich własnych, a futrzana czapka to tak naprawdę kawałek sztucznego futerka owiniętego wokół mojej głowy. Jeśli chodzi o tutorial, to wszystko na dziś. Wielkie dzięki za uwagę. Zostańcie jeszcze chwileczkę, żeby dowiedzieć się, do kogo wędruje prezent. Buziaczki, papa! Kochani, jeszcze raz ogromnie dziękuję za wszystkie Wasze zgłoszenia do mikołajkowego rozdania. A osobą wyłonioną w drodze losowania, do której wędruje prezent, jest
Alicja Arciszewska. Gratuluję. Bardzo chciałabym Was wszystkich obdarować. Następnym razem postaram się, aby prezentów było więcej i aby więcej osób uszczęśliwić. To ja lecę się myć i idę spać.